na... Już, panie Arkadiuszu, rozpoczynamy. Proszę państwa, rozpoczynamy 56. sesję Rady Gminy Jabłonna 7. kadencji. Witam państwa serdecznie, witam wójtów gminy Jabłonna, panią skarbnik, pana mecenasa, pracowników urzędu, sołtysów, szanowną publiczność, wszystkich państwa radnych. Mam nadzieję, że przebiegną dzisiaj nam obrady bardzo sprawnie, bez zbędnych emocji. Przedstawię państwu proponowany porządek obrad. Porządek obrad otrzymaliście państwo zgodnie ze statutem w dwóch częściach. 14 dni temu porządek obrad dotyczący udzielenia, znaczy procedury absolutoryjnej i 14 dni temu projekty uchwał i 7 dni temu projekty uchwał, które mamy dzisiaj rozpatrywać. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jabłonna za rok 2017. Pierwsze, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez wójta gminy oraz sprawozdania finansowego przez skarbnika gminy. Dwa, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym. 4. Dyskusja na sprawozdaniu z wykonania budżetu. 5. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. 6. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku, o którym mowa w podpunkcie 6. 8. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium. Punkt 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Ustalenie wynagrodzenia wójtowi gminy. 2. Zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Jabłonna. 3. Przyjęcie przez gminę Jabłonno od powiatu legionowskiego zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1817W, ulica Klonowa we wsi Boża Wola na odcinku od ulicy Modlińskiej do granicy gminy Wieliszew na działce numer ewidencyjny 58, obręb 2, miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna. 4. Stanowisko Rady Gminy odnośnie skargi na dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie. Stanowisko Rady Gminy odnośnie skargi na wójta gminy Jabłonna. Punkt 6. Sprawozdanie informacji wójta gminy o pracy w okresie między sesjami, przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt 7. Interpelacje, zapytania radnych. Punkt 8. Wolne wnioski i informacje. 9. Zamknięcie sesji. Przechodzimy, proszę państwa, jesteśmy w trakcie procedowania punktu drugiego. Czy ktoś z państwa miałby wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Pan Marek Zieliński. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, w ubiegłym miesiącu na sesji Rady Gminy spadła do Komisji Rozwoju, spadły dwie uchwały, dwa projekty uchwał i proszę o wprowadzenie tych projektów ponownie na obrady sesji. Pierwsza jest to nabycie udziałów w prawie własności nad niezabudowaną nieruchomością położonej w obrębie 9 Skierdy stanowiącą ulicę Orlą i drugi jest nieodpłatne przejęcie udziału w tej samej drodze jako druga uchwała. Na Komisji Rozwoju, jeszcze wspomnę uzupełniająco, otrzymaliśmy też informację od pani kierownik Wydziału Geodezji, że jeżeli pierwsza uchwała, mówimy o uchwale, która jest nabycie odpłatne, nie przejdzie przez Radę Gminy, druga uchwała w tym momencie nie ma sensu. Jeżeli przejdzie pierwsza, to i druga też ma sens. Także proszę o poradzenie tych dwóch uchwał ulicy Orlej w punkcie 5, podpunkt 4. Dziękuję. Podpunkt 4. Dobrze, panie wójcie, mam pytanie do pana. Czy w związku z wnioskiem pana radnego zapewni pan obsługę geodezyjną na dzisiejszym posiedzeniu? Tak, będzie pani kierownik w odpowiednim czasie. Po drugie, sprawa jest państwu znana zarówno z komisji, jak i z poprzedniej sesji. No, ale byśmy chcieli jednak, żeby ze sobą to przypominać. Czyli możemy to... Dobrze. Czyli wniosek pana Marka Zielińskiego, wprowadzenie dwóch projektów uchwał jako punkt 4, punkt 5. Pierwszy byłby zakup nieruchomości będącej częścią ulicy Orlej, tak? Zakup, a drugie przejęcie nieodpłatne udziału. Kto z państwa jest za wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Drugi wniosek dotyczy przejęcie bezpłatnych udziałów w drodze Orlej, tak? Kto z Państwa jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zgłosić wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wrócimy do mównicy. Zapraszamy do mównicy i prosimy o przedstawienie się. Kasia Luli z Rzeszów, ja jestem z osiedla Przylesie i mam ogromną prośbę do pana wójta, żeby przedstawił swój projekt na świetlicę na osiedlu Przylesie. A jeśli nie, to o podanie informacji, dlaczego do tej pory nie zostało nic zrobione w kwestii zakupu lokalu przy Akademijnej 10. Przy Akademijnej to jest ten nowy budynek z przeznaczeniem na cele tam klubowe, świetlicowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, możemy ten punkt zapisać, jeżeli oczywiście Państwo przegłosujecie jako kolejny po tym piątym, czyli jako lub podjąć taką dyskusję w punkcie sprawozdanie wójta, bądź w sprawach różnych, bądź wolnych wnioskach. Teraz pan, znaczy to proszę Państwa, no musimy podjąć decyzję, czy chcemy... Bardzo proszę, w momencie, proszę Państwa, proszę nie mówić od stołu. Pan Zenon Chojnacki się zgłaszał do głosu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że powinniśmy to wprowadzić jako punkt i to punkt w najszybciej, jak tylko możemy, w porządku obrad, z tego względu, że mamy Państwa z Przylesia i wydaje się, są z dziećmi. Wydaje mi się, że byłoby dobrze, żeby jak najszybciej Państwo uzyskali informacje od wójta i żebyśmy ten temat zamknęli albo w prawo, albo w lewo, bo to, co się do tej pory wyrabia i co Pan wójt robi, to jest nie do przyjęcia. Dziękuję. A nie, poza tym mamy Pana wójta na sali, za chwilę możemy go nie mieć, więc to jest następny temat. Dziękuję bardzo. Natomiast w takim układzie ja w imieniu Pani zgłoszę ten wniosek, żeby to było jako punkt czwarty, czyli jeszcze przed udzieleniem absolutorium, informacja wójta na temat lokalu pod usługi świetlicowe na terenie osiedla Przylesie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan Zenon, proszę. Bardzo dziękuję Radzie i bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku wraz z przegłosowanymi wnioskami? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt kolejny, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Wpłynęły jakieś uwagi do Biura Rady? Także dobrze, więcej uwag nie mamy, ta korekta zostanie uwzględniona. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt czwarty po zmianach. Informacja wójta na temat świetlicy na osiedlu Przylesie. Bardzo prosimy Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, sprawa jest Państwu znana. Przedstawiałem ją zarówno na komisji, była przedstawiana, jak i na sesji o możliwości, jak są wybudowania świetlicy na działce, którą zakupiliśmy od Polskiej Akademii Nauk. To jest działka hektar 200. Ogromna, można w małym fragmencie tej działki za kwoty podobne, taką kalkulacje Państwu przedstawialiśmy i rysunki, które były szacowane dotyczące tego. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą nabycia
lokalu 60-metrowego. To ja już się wypowiedziałem w tym temacie, że lokal 60-metrowy jest zbyt mały do potrzeb, jakie tam są i nie ma takiej potrzeby, żebyśmy inwestowali w 420 tysięcy złotych na zakup lokalu, który nie daje żadnych perspektyw rozwoju. Takiej uchwały o nabyciu tego lokalu nie ma, także jak Państwo przygotujecie, to bardzo proszę. W związku z tym żadnych czynności w tym zakresie nie były podejmowane, jeśli chodzi o zakup świetlicy. Kwestia dotycząca możliwości, zrobiliśmy takie szkice świetlicy, którą można postawić na tej działce, około 120-150 metrów z całym zapleczem tak sanitarnym, czy z możliwością większej ilości dzieci, bo nie mówimy tylko o osiedlu Przylesie, tylko również o innych osiedlach, które w tamtej części wsi Jabłonna się znajdują. Tych dzieci jest tam bardzo duża ilość i musimy myśleć perspektywicznie, a nie tylko zaspokajać potrzeby w tym momencie i kupować lokal po prawie 7 tysięcy złotych za metr. Uważam, że to jest za drogo, zbyt drogo za tak mały lokal. W związku z tym przedstawimy propozycję dotyczącą zmian w budżecie na sesji, która będzie w sierpniu, gdzie będziemy dokonywali większych zmian w budżecie, porządkowali budżet po przetargach, po tych kwestiach dotyczących inwestycji, które są na terenie gminy. I takie zadanie zostanie przez nas wprowadzone, zaprojektowanie i wybudowanie w formule zaprojektuj i wybuduj świetlicę na tej działce, którą od Polskiej Akademii Nauk kupimy. To znaczy, pan powiedział kupimy, czy kupiliśmy od panu tą działkę? Już jest ustalony termin aktu notarialnego, także to jest tylko formalność, zbierane były dokumenty dotyczące nabycia. Dobrze, do głosu zgłaszają się pan Zenon Chojnacki, pan Adam Krzyżanowski, pan Arkadiusz Cyguła. Następnie pani udzielę głosu, dobrze? Bardzo, bardzo dziękuję za głos. Panie wójcie, pan sobie kpi z nas wszystkich, i z rady, i z mieszkańców. To, co pan mówi, jest nierozsądne, nielogiczne i nienormalne dla mnie, bo do sierpnia to nie wiadomo, czy pan wójtem będzie. A pan mówi, że pan kupi i zrobi. Różnie to może w tym wszystkim być. Pan dostał i wolę rady pan na ten temat zna. To, że pan nie przychodzi na komisję i to, że pan nie przychodzi na sesję, to jest faktem, który nie trzeba podkreślać, bo my i mieszkańcy o tym wiedzą. To pan nie słyszy co głosu rady, co w tym temacie było mówione, ani na sesji, ani na komisji. Przyszedł pan dzisiaj na sesję, bo będziemy rozpatrywali pana wynagrodzenie i myślę, że to jest główny pana punkt, że pan przyszedł na tą sesję. Natomiast no, mówi pan rzeczy, które mogą doprowadzić do tego, że za chwilę nie będziemy mieć możliwości zakupu tego lokalu, bo ten lokal nie można wiecznie blokować w sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową komukolwiek, dlatego że pan wójt ma swoje fanaberie, bo to są tylko i wyłącznie pana. Niech pan to kupi zgodnie z wolą mieszkańców i rady, przede wszystkim rady i mieszkańców, bo to myśmy o tym decydowali. Ja wiem, że panu jest wygodnie mącić w tej wodzie i wygodnie odbijać pałeczkę od kanalizacji, od ścieżek rowerowych i od innych rzeczy klubem, ale panie wójcie, odrobinę rozsądku i logiki w tym wszystkim. My po prostu potrzebujemy tego lokalu. Taki lokal nie tylko na osiedlu Przylesie powinni mieszkańcy mieć, taki lokal i takie miejsce powinni mieć mieszkańcy wszystkich osiedli i wsi, które są w naszym, czy sołec, które są w naszej gminie. I wydaje mi się, że jeżeli jest grupa ludzi, która jest tak zaangażowana w to wszystko, jak jest, która przychodzi nie tylko na komisję, ale właśnie na sesję, to pan wójt powinien podjąć taką decyzję, męską decyzję. A pan nie potrafi jako ani wójt, ani jako mężczyzna. Pan robi psychologię. To nie jest eleganckie z pana strony, ani zdroworozsądkowe, panie wójcie. Jeszcze raz apeluję, na pewno powróci pan do głosu, że my
żądamy zakupu tego lokalu od pana wójta, bo czas upływa, a czas mamy do końca tego miesiąca. Inaczej, z tego co ja przynajmniej wiem, nie pan Rosiak sprzeda ten klub komukolwiek innemu. Niech pan nie gra na zwłokę. My po prostu mamy pana pomysłów i pana idei dosyć. Kontenery nie wchodzą w rachubę. Niech pan wreszcie do pana to dotrze. To jest zły pomysł. Grunt, który kupiliśmy, czy który mamy kupić, bo jeszcze go nie kupiliśmy, pan dopiero ma podpisać akt notarialny, jest pod zespół żłobkowo-przedszkolny lub pod szkołę, pod wybitnie cele oświatowe. I nie plączmy tego z klubem, w którym mają być dzieci, młodzież i ludzie dorośli się na przykład spotkać na brydża. Do tego, jeżeli będzie większy lokal potrzebny, to kupmy większy lokal, ten zawsze sprzedamy. A to, że cena jest 7 tysięcy, taka jest cena na rynku po prostu. To nie jest specjalnie dla nas cena robiona w dół czy w górę. My po prostu potrzebujemy tego klubu i proszę pana, żeby pan spełnił wolę Rady i uchwałę Rady w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę do państwa, żeby tej dyskusji nie przedłużać i żeby ona się zakończyła konkretnym wnioskiem, a moim zdaniem powinno to wyglądać tak, iż pan wójt zarzucił Radzie, przypomniał Radzie, że nie przygotowała i nie przegłosowała uchwały dotyczącej zobowiązania, złe słowo, nie możemy go używać, ale uchwały dotyczącej nabycia tej nieruchomości. Moja prośba do państwa radnych, którzy się tak bardzo w tą sprawę angażują, o przygotowanie w dniu dzisiejszym, bo jak wiecie, mamy przerwę wakacyjną, następna sesja będzie za 2 miesiące, na koniec sierpnia, żeby w dniu dzisiejszym przygotować stosowny projekt uchwały. Jest pan mecenas, będzie mógł parafować, będziemy mogli przegłosować, bądź nie, pan wójt, mając uchwałę dotyczącą zakupu, ma obowiązek tą uchwałę zrealizować. Środki finansowe w budżecie gminy Jabłono w miesiącu ubiegłym zabezpieczyliśmy. Czyli moja prośba do panów, pana radnego z tego okręgu, o przygotowanie w dniu dzisiejszym odpowiedniego projektu uchwały. My możemy go wprowadzić w każdej chwili trwania sesji. I na koniec sesji możemy taką uchwałę poddać pod głosowanie i państwo swoimi głosami wyrazić opinię. I wójt powinien, i mam nadzieję, że to zrobi, wykona uchwałę, którą państwo radni podejmiecie. Pan Krzyżanowski, proszę. I witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za głos. Szanowni państwo, oczywiście myślę, że tutaj tak jak z panem Zenonem miesiąc temu przygotowaliśmy te przy współpracy z panem mecenasem uchwałę, apel do pana wójta o rozpoczęcie procesu zakupu i sfinalizowanie go w jak najszybszym terminie. Oczywiście taki projekt uchwały przygotujemy. Tym bardziej, szanowni państwo, tak jak właśnie mówię, miesiąc temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą zobowiązania apelu do pana wójta o zakup tego lokalu. Miesiąc temu również zabezpieczyliśmy środki finansowe. Ja powiem tak, pan wójt zaskarżył tą uchwałę budżetową. Wczoraj odbyło się bardzo burzliwe i długie... Dobrze, panie ale Adamie, tylko mówię, że... nie. Rozmawiamy, ale to są wolne wnioski, to są informacje przewodniczącego, kiedy te tematy będziemy omawiali. W tej chwili skupiamy się tylko na zakupie lokalu i nie rozdrabniamy tego na drobne. Tak, panie przewodniczący, ale to jest bardzo ważna informacja dotycząca lokalu. Ja wiem, poinformuję pan radę o tym wczorajszym spotkaniu w stosownym punkcie. Pieniądze są zabezpieczone, uchwała nie została uchylona i na tym ten wątek kończymy. Tak właśnie, panie przewodniczący, zamierzałem to powiedzieć i gdyby pan mi nie przerwał, byśmy skończyli ten wątek. W związku z powyższym, szanowni państwo, pieniądze mamy zabezpieczone. Tak jak powiedziałem, pan wójt zaskarżył uchwałę. Wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa jednoznacznie stwierdziła, że uchwała budżetowa jest w mocy prawa. W związku z powyższym środki finansowe mamy zabezpieczone. Natomiast, szanowni państwo, pan wójt mówi, że kupujemy działkę. Proszę pamiętać, że tą działkę, hektar 200, my mamy użytkowanie wieczyste dotyczące tej działki, panie wójcie. I tak jak tutaj kolega Zenan mówi, my musimy uhonorować mieszkańców tak bardzo zaangażowanych w tym zakresie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jakże nie wiecie, szanowni państwo. Pan wójt mówi, że były przedstawione na Komisji Rozwoju plany dotyczące budowy tego przedszkola, tak zwanego kontenerowego. Dziwię się,
że znowu powraca temat kontenerów. Pierwszy temat kontenerów dotyczył przedszkola w Chotomowie, no udaremniony przez Radę Gminy. Teraz jak gdyby powraca jak mantra chyba temat kontenerów w zakresie budowy świetlicy na gołym polu. Szanowni Państwo, ta działka hektar 200 jest nieuzbrojona, nie ma doprowadzonej energii elektrycznej, nie ma doprowadzonej kanalizacji, wodociągu. Kiedy, jaki termin budowy takiej świetlicy, Panie Wójcie? Panią Naczelnik prosiliśmy na Komisji Rozwoju, jak był ten temat prowadzony. Nie było określonego terminu, kiedy będzie w ogóle możliwa budowa tego obiektu. A tutaj mamy, Szanowni Państwo, gotowy lokal, który możemy nabyć teraz, będąc właścicielem tego lokalu. W przyszłości, jeżeli rzeczywiście zostanie wybudowana ta jak gdyby świetlica docelowa, jeżeli ona będzie budowana, nic nie stoi na przeszkodzie, że ten lokal po prostu zbędziemy. Jestem o tym przekonany, że w tym momencie jest cena taka, jaka jest. Natomiast te osiedle tak bardzo się rozwija, że zapewne ceny lokalu będą wzrastały, a nie spadały. Proste, normalne i oczywista sprawa. Szanowni Państwo, w tym momencie ta świetlica jest potrzebna przede wszystkim dla osiedla Przylesie. Po prostu, tak? Ponieważ osiedle Rajska Jabłoń no, niemalże po sąsiedzku ma dom kultury, dom ogrodnika. Także mówimy tutaj o potrzebach osiedla bardzo dużego, bardzo prężnie rozwijającego się. I jestem zdziwiony, myślę, że tak jak Pan Zenon i myślę, że chyba pozostali radni również, że Pan Wójt nie podjął dyskusji z prezesem spółdzielni, ponieważ tak jak mówiliśmy na wielu komisjach, na wielu sesjach, no czas upływa nieubłaganie i decyzja powinna być podjęta do końca czerwca. Także jak najbardziej, nie przedłużając, myślę, że Panie Sławku, usiądziemy do propozycji uchwały i taką uchwałę dzisiaj Państwu przedstawimy. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz. Może ja tu nie będę powtarzał się po kolegach, powiem krótko. Wiemy, że część dzieci nie dostało się do akcji Lato. Jak wiemy, na komisji było to. No i ta świetlica naprawdę jest potrzebna w danym momencie, bo myślę, że gdybyśmy to zakupili tak, jakby Pan Wójt nie czekał, my byśmy już tam mogli działać. Natomiast opowiadanie, Panie Wójcie, że to jest mała przestrzeń tego, zawsze wszędzie będzie mało. Będzie mało, jak Pan zbuduje 120 metrów, bo okaże się, że za chwilę się osiedla rozwinęły, to będzie potrzebna 200 metrów, będzie trzeba inny jeszcze lokal. Ten lokal jest konieczny, w danym momencie jest konieczny. Jeżeli tak będziemy budować, Panie Wójcie, jak budujemy na przykład ulicę Kolejową, czyli chyba trzeci rok, czy budujemy halę 3,5 roku, tak tom w tych kontenerach, nie wierzę, za Pana kadencji, za następnej, przy takiej organizacji na pewno tego nie powstanie. I druga rzecz też jest dla mnie cały czas bardzo takie dziwne, że Pan te kontenery, czy Pan już te kontenery to zamówił, że Pan gdzie, obojętnie gdzie Pan chce te kontenery włożyć. Może one już są zamówione i my musimy za to zapłacić i cały czas mówimy o kontenerach. Tu Pan nam chciał kontenery robić, chciał Pan taką jakby... Dobrze, robisz tu nam wieś. Bardzo dobrze, proszę konkretnie. Dziękuję. W każdym bądź razie naprawdę, proszę Państwa, trzeba uchwałę i proszę Państwa, do roboty, Panie Wójcie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy Pani z sali, Pan Wójt chce się ustosunkować, za chwilę udzielę. Pani jest zapisana, to poprosimy Panią i Pan Wójt się ustosunkuje do wszystkich wypowiedzi. Kasia Lulis, Rzeszów, osiedle Przylesie. Panie Wójcie, obiecuje nam Pan coś, co właściwie nie wiadomo kiedy będzie i czy w ogóle będzie, bo jak wiemy kadencja w tym roku się kończy. Mam nadzieję, że Pan Wójtem będzie. Jeżeli rzeczywiście chce Pan zrobić tą wielką świetlicę, niech ona powstanie. I tutaj jak gdyby z tym nie dyskutuję. Natomiast no, tak jak sam Pan powiedział, kolejna sesja w sierpniu. Nie mamy aktu notarialnego. Jakiekolwiek działania zmierzające do tego, żeby ten lokal według Pana powstał, to jest kolejny czas i to dosyć długi czas.
Tak jak powiedział pan Arkadiusz Cyguła, akcja Lato niestety gro dzieci się na tą akcję nie dostało. Z tego co wiem, lokal przy Akademijnej można by było, jak w zeszłym miesiącu Rada podjęła decyzję o zakupie tego lokalu, w zeszłym miesiącu już można było odebrać klucz od lokalu i w tym lokalu zacząć działać, kłaść płytki, podłogi itd., itd. Myślę, że do dziś dnia, ponieważ tam nie ma dużo pracy, tam nie trzeba włożyć dużo pracy, naprawdę. Do dziś dnia myślę, że ten lokal mógłby już mieć otwarte drzwi dla mieszkańców. I tak jak pan mówi, nie tylko mieszkańców osiedla Przylesie, ale również okolicznych osiedli. Ja mam takie pytanie, cały czas pan podnosi, że ten lokal jest zbyt mały, że 60 metrów to jest tak mało. Tam jest 60 metrów wolnej przestrzeni. Toaleta jest 2,8 metra, która już została wydzielona, trzeba tylko wstawić drzwi i położyć płytki, tak jak mówiłam. Ile metrów ma sala lekcyjna w naszej szkole, w której jest świetlica dla dzieci? W tej świetlicy, w tych świetlicach szkolnych mieszczą się mniej więcej 3 klasy naraz. 3 klasy, czyli po około, zakładam, 20 dzieci w jednej klasie, to jest około 60 dzieci na jedną salę. I myślę, że nie większą jak 60 metrów kwadratowych. Więc wydaje mi się, że mało tego, że naraz do naszego klubu, jeżeli on powstanie, jeżeli pan zakupi lokal, nie będzie przychodziło 60 dzieci naraz. Tak jak jest to na przeludnionych świetlicach szkolnych. To jest kolejna rzecz. Mówi pan o tym, że musimy myśleć perspektywicznie. Ja się w zupełności zgadzam. Tyle, że nasze osiedla istnieją od co najmniej 14 lat. Od tych 14 lat te bloki perspektywicznie dobudowują się. Ludzi perspektywicznie przybywa. Przybywa też małych dzieci, przybywa też osób starszych. Rozmowy na temat naszej świetlicy toczą się minimum od 2 lat, ponieważ ja jeszcze wcześniej rozmawiałam z poprzednią wójt, nie było możliwości, bo faktycznie nie było lokalu i tak dalej. Natomiast znalazł się lokal i zaczęliśmy prowadzić poważne rozmowy na temat tego lokalu, który jest i który rzeczywiście można wykorzystać. Ja powiem tak, wydaje mi się, że tracimy czas rozmawiając o kontenerach ze względu na to, że pan niedawno powiedział, że jeżeli Rada Gminy się zgodzi, to pobuduje pan kontenery. Nie widzę przychylności rady. Ani jeden radny jak na razie nie wypowiedział się na temat kontenerów, że dobra, słuchajcie, to można przemyśleć, chociażby przemyśleć. Ani jeden radny tak nie powiedział, więc ja nie widzę jak gdyby sensu dalszego rozmawiania o, przynajmniej z radą, o kontenerach, bo to jest temat, który się wałkuje od bardzo dawna i no, nikt się nie zgadza na to. Zastanawiam się, dlaczego 15 radnych i gro mieszkańców osiedla Przylesie, Bukowy czy Leśnej, bo niedawno złożyliśmy na pana ręce i nie wiem, czy trafiło do Rady Gminy, bo składaliśmy taką samą prośbę z podpisami mieszkańców. Dlaczego ci wszyscy mieszkańcy i ci radni, którzy tutaj siedzą, się mylą? Dlaczego pana racja musi być tylko pana i koniec, kropka. Dlaczego tylko pan uważa, że ma rację w tej sytuacji, natomiast cała reszta społeczeństwa w ogóle myli się, że ten lokal jest za drogi, że za mały, że tylko pana jest na górze. Z całym szacunkiem, naprawdę, ale moglibyśmy już zacząć działać. Ten lokal, jeżeli gmina zakupi ten lokal, to będzie gminny lokal. To nie będzie lokal spółdzielni, to nie będzie lokal mieszkańców, to będzie lokal gminny, będzie w zasobach gminy. Ten lokal można potem sprzedać. Jeżeli pan stwierdzi w przyszłej kadencji, jeżeli pan będzie nadal wójtem i stwierdzi, że ten lokal nie ma racji bytu, to może pan go w każdej chwili sprzedać. I niczego pan na tym nie straci. Mało tego, nawet gmina nie straci, a może zyskać, bo lokal może zyskać na wartości. Więc nie wiem, skąd taki upór i taka ogromna niechęć do tego, żeby nam pomóc,
żebyśmy mieli gdzie się z tymi dzieciakami pobyć. Mało tego, żeby ci starsi ludzie też mogli przyjść na kawę, na brydża, na cokolwiek i spędzić ze sobą trochę czasu. Zaczynam być rozgoryczona tym, co się w tej naszej gminie po prostu dzieje, bo... No bo tak, po prostu opadają mi ręce, jak patrzę, jak może jeden człowiek, tylko jeden człowiek zawalić, nie wiem, jakąś wielką ideę ludzi, którzy uważają, że to jest naprawdę fajne. Nie rozumiem tego. Dziękuję. Dobrze, proszę panie wójcie. Szanowni państwo i szanowne panie, do tej pory wszystkie idee, z którymi panie wychodziły, to staram się wspierać i o tym pani nie wspomniała. I dalej chcę to jak najbardziej wspierać. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponoszę ja osobiście i odpowiadam za te decyzje ja osobiście, a nie Rada Gminy. Takiej uchwały o nabyciu lokalu nie mamy. To po pierwsze, formalnie nie możemy nabyć tego lokalu. Po drugie, lokal jak najbardziej zwiększy zasób gminy i to jest argument, który można rozważyć. Niemniej jednak państwo nie przewidujecie tego, że lokal, po pierwsze jeszcze budynek nie jest oddany w ogóle do użytkowania, czyli o żadnym wprowadzeniu tam dzieci w ogóle nie ma mowy. To nie wiem, co państwo oczekujecie. Ale bardzo proszę, za chwilę pani proszę, głosu się będzie mogło panu stosunkować. Proszę państwa, odpowiedzialność za wprowadzenie dzieci do lokalu ponosi organ gminy, będzie to własność gminy. O żadnym wprowadzeniu dzieci do lokalu w budynku, który nie został oddany do użytkowania, w ogóle nie ma mowy. Przecież to jest, jak coś się stanie, to przecież to jest prokurator i odpowiedzialność wójta jako tego, który wyraził na to zgodę. O czym państwo w ogóle mówicie? Lokal nie jest oddany do użytkowania. Musimy go wyposażyć, wydać kolejne pieniądze na wyposażenie tego lokalu. Mamy go zrobić zgodnie z przepisami, a nie jakąkolwiek prowizorkę, którą zrobimy. Czyli musi spełniać wszystkie wymogi, bo jest to lokal gminny. Co innego, jak państwo mogą sobie prywatną świetlicę prowadzić i można to robić mniej oficjalnie. Niemniej jednak, jeśli jest to lokal gminny, musi spełniać wszystkie wymogi i przepisy, które są z tym związane. Adwocent wypowiedzi, panie wójcie, pana. A więc pierwsza podstawowa rzecz. Pan mówi o oddaniu lokalu. Oczywiście mówi to pan, ma pan rację, ale pan przecież nie rozmawiał z Rosiakiem, kiedy będzie oddany. Pan tylko mówi tego, z panem Rosiakiem. Nie rozmawiał, ja jestem bogaty z nim. Z panem Rosiakiem nie rozmawiał pan z nim i pan mówi, że tego. Tu nikt nie chce wprowadzać. Tutaj, panie wójcie, wcześniej ludzie dostają, nawet przed odbiorem budynku kompletnego, dostają klucze i mogą robić coś w nim. I nikt tutaj nie namawia pana, żeby pan dzieci wprowadzał bez odbioru, tylko w tym budynku wtedy można coś robić, a klucze już są do odbioru. Nie rozmawiał pan, czy pan jakiekolwiek rozmowy przeprowadził z panem Rosiakiem? I to pytanie. Proszę udzielić odpowiedzi. Tak, przeprowadziłem takie rozmowy. A finał tych rozmów? No to jeszcze jedno pytanie. A finał, proszę pana, tych rozmów? Nie, ale jaki finał? O co panu chodzi? No były rozmowy, no chciałbym wiedzieć, na jaki temat były te rozmowy? Temat tych rozmów. Nie lokal. Tak. Może pan rozmawiał prywatnie, a ja się pytam na temat lokalu. Jakie pan rozmowy podjął i co pan stwierdził i ustalenia, jakie zrobiliście? Proszę państwa, ja już wcześniej mówiłem o tym, że w związku z zakupem lokalu nie podejmowaliśmy czynności dotyczących jego nabycia. Dobrze, panie wójcie, żeby tego nie przedłużać. Jeżeli zostanie podjęta uchwała, zakładamy pozytywnie, rozpocznie pan procedurę związaną z zakupem tego lokalu? Proszę państwa, ja tego na dzień dzisiejszy państwu nie odpowiem. Po pierwsze, pieniądze, które państwo zabezpieczyli, pochodzą z budowy ścieżek rowerowych. Proszę, proszę, panie Zenonie, za chwilę będzie mógł pan się wypowiedzieć. Jest podpisana umowa z liderem i partnerami projektu dotyczącą realizacji zadania, w której konkretne kwoty są zabezpieczone i nasz wkład własny ma być zabezpieczony. Państwo 420 tysięcy, 500 przepraszam dokładnie, zdjęli z budowy ścieżek rowerowych, przeznaczając 420 tysięcy na zakup lokalu, z czym ja się nie mogę zgodzić i ta sprawa jeszcze nie jest zamknięta.
Dobrze. Proszę Państwa, ja sądzę, że ta dyskusja do niczego dobrego w tej chwili nie doprowadzi. Państwo radni się, momencik, Panie Wojciechu, Państwo radni się zobowiązaliście przygotować stosowny projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Przegłosujemy, już sekundę, bo mówię, no chyba w tym momencie powinniśmy zakończyć już tą dyskusję, czyli ja stawiam wniosek o zakończenie dyskusji. Oczywiście Państwo, którzy się zgłosili wcześniej do głosu, ten głos będzie udzielony. Kto z Państwa jest zakończeniem dyskusji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Do głosu zgłaszał się Pan Wojciech Nowosiński, Pan Zenon Chojnacki i Pani. Trzy osoby. Pani Agata Lindner, dobrze. Cztery osoby. Pan Tomasz też, tak? Dobrze, pięć osób Pani Dorota zapisała i po wypowiedzi Pana Tomasza kończymy dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę Pan Wojtek Nowosiński. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Drodzy Państwo, już na poprzedniej sesji i jeszcze na wcześniejszej apelowałem i też taki wniosek składałem o to, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. Mam takie wrażenie, że trochę ten ważny temat świetlica dla mieszkańców osiedla Przylesie to jest taka materia, którą mam wrażenie dwie strony przepychają kolanem. Kto ma silniejsze nogi, to ten ewentualnie może wygrać, a tymczasem do dzisiaj nie zostały opracowane a. żadne koncepcje dotyczące zagospodarowania lokalu, b. ja nie widziałem osobiście też ciekawej koncepcji związanej z budownictwem modułowym i wyceny tej koncepcji, czyli posadowieniem tej i oczywiście terminarzu, bo tutaj Pani ma rację, kiedy? Pytanie zasadnicze, to jest ważne. Jeśli my będziemy mieli takie dane, i w przypadku lokalu, i w przypadku budownictwa modułowego, nowoczesnego budownictwa modułowego, bo Państwo mówicie kontenery i sprowadzacie wszystko do poziomu i postrzegania kontenerów budowlanych, tam gdzie się ludzie przebierają do roboty idący na budowę, to absolutnie tak nie możemy o tym mówić. Możliwości zagospodarowania części tego terenu, wydzielenia na przykład placu zabaw, ogródka, i tak dalej. To, czego na przykład nie możemy mieć w przypadku tego lokalu. Ja nie mówię, że akurat budownictwo modułowe tutaj przeważy szale, ale my tego, ja bym chciał to zobaczyć. Myślę, że Państwo także. Porównać wartości, porównać czas, możliwości, potrzeby. No tych opracowań nie mamy, a próbujemy wymusić i z jednej i z drugiej strony podjęcie decyzji o wydatkowaniu konkretnych pieniędzy, bo te pieniądze na szali mamy kwotę około 600 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że to jest kwestia zakupu lokalu lub też zakupu i zlecenia budowy modułowych budynków, ale także i wyposażenia i jednego i drugiego. No nie mamy tych kosztorysów, a przynajmniej jakichś szacunkowych wartości. I ja apeluję raz jeszcze o to, że zanim podejmiemy decyzję, bo oczywiście możemy podejmować uchwały o zakupie, wszystko jedno, to jest kwestia jakby siły większości głosów, ale gdzieś musi być ten zdrowy rozsądek, czyli mieć możliwość wyboru, bo jeżeli nie mamy wyboru, no to realizujmy to, co jest możliwe do zrealizowania, ale jeżeli wybór jest, to dajmy szansę się nad tym zastanowić. Czas ucieka, a takie materiały nie zostały przedstawione. Także ja taki wniosek stawiam o to, żeby zostały przedstawione takie materiały. Proszę go pod głosowanie poddać. I z jednej i z drugiej strony, żebyśmy mieli możliwość porównania, żeby też Państwo, którzy tam mieszkają, też wiedzieli dokładnie, nie, czy idziemy w jednym, czy w drugim kierunku, bo pieniądze gminne to są pieniądze nas wszystkich i każdy ma prawo decydować. Dziękuję. No proszę, ale to jedno zdanie. Zdanie. Przepraszam Panie Wojciechu, ale my tutaj Pan Wójt, z wypowiedzi Pana Wójta, ja wszyscy chyba zrozumieli, że my to już dawno widzieliśmy, że pokazywane to było na sesji, że to rzekomo było na komisjach, więc o jakie Pan z powrotem? Pan nie widział? Dobrze, dziękuję. Panie Wojciechu, ja sądzę tak, zaraz udzielę głosu następnej osobie.
Powtórzę pana słowa, z po której sesji sprzed iluś tam miesięcy. Jest to wspaniały czas na kupowanie nieruchomości, bo ceny są w tej chwili bardzo niskie. I gmina, nie mając odpowiednich środków do wykonywania inwestycji, powinna pomnażać swój majątek poprzez kupowanie nieruchomości. To były argumenty, których pan używał przy Zagrzyńskiej 1, to były argumenty, których używał pan przy zakupie działki właśnie w okresie dla Przylesie. Ja się z panem absolutnie zgadzam. Ma pan absolutną rację. Jest to wspaniały czas, są to niskie ceny i gmina się rozrasta. Jest nas w tej chwili 17 tysięcy, za chwilę nas będzie 30 tysięcy. Jeżeli będziemy mieli lokal o powierzchni 60 tysięcy na osiedlu Przylesie, jeżeli za lat kilka, może kilkanaście, nie wiem, wybudujemy tą nową, piękną świetlicę, Urząd Gminy, sami widzimy, że pęka w szwach. Już wynajmujemy pomieszczenia, znaczy nie wynajmujemy, wynajmowaliśmy, w tej chwili jesteśmy właścicielami pomieszczeń przy Zagrzyńskiej 1. Tam powstanie z obwodnicą tak naprawdę Nowa Jabłona, Nowe Miasto. I być może, że w przyszłości kolejne pokolenia będą dziękowały nam za dzisiejszą decyzję, bo tam będzie agenda Urzędu Gminy, agenda Starostwa Powiatowego, agenda Urzędu Wojewódzkiego. Ten lokal może mieć wiele, wiele, wiele zastosowań. Być może tam będzie filia ośrodka pomocy społecznej. Nie wiem, to przyszłe rady, przyszli wójtowie zdecydują. To powtórzę pańskie słowa z której sesji. Od przybytku głowa nie boli. Dlatego uważam, że temat, który pan poruszył, jest ważny, ale pan poruszał to już wcześniej. Komisja Oświaty, na której bywałem, też o tym mówiła, żeby przygotowywać te wszystkie plany, dokumentacje związane z budową przedszkola, z budową świetlicy, ale dzisiaj mamy podjąć konkretne decyzje. Mamy to kupić bądź nie. Dlatego to jest dla mnie rozbydlanie tematu. Majątek, my powiększamy majątek gminy. Jeżeli ja mam zagłosować za tym, żeby zaciągnąć dług w wysokości 7 milionów złotych na budowę ścieżek rowerowych lub ze środków własnych zakupić ten lokal, to dla mnie dysproporcje są ogromne. I jestem absolutnie za tym, żebyśmy tak zaangażowanym mieszkańcom ten lokal udostępnili, bo obawiam się, że tutaj jest taki młody pan z paniami, że tą świetlicę to jego dzieci dopiero doczekają przy tej szkole. Ja się tego tylko obawiam. W tym tempie działania i przy tym stopniu zadłużenia gminy, jakie nam rośnie. To nie jest wielka kwota. Takie kluby na osiedlach w wielu dzielnicach, czy to Legionowa, czy sąsiedniej Warszawy, funkcjonują. Dzięki właśnie tak zaangażowanym paniom, ludziom, jak tutaj panie, które przyszły. Dlatego udzielam głosu następnej osobie, czyli panu Zenkowi Chojnackiemu. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za te wszystkie słowa, które pan użył i powiedział w swojej wypowiedzi ostatnio. Natomiast panie radny Nowosiński, chciałem powiedzieć, że ci radni, którzy chcą wiedzieć wszystko na temat tego klubu i działalności, funkcjonowania, to tam byli, rozmawiali i są zorientowani. I radziłbym, wie pan, nie robić następnej koło tego otoczki, że pan stawia wniosek i przedłuża sprawę, bo to jest rozmydlenie, to co pan przewodniczący powiedział. Natomiast wracając do pana wójta, panie wójcie, przypominam panu, jak pan kilka miesięcy temu zezwolił, pomimo mającej ekspertyzy, dzieciom w przedszkolu być zagrzybionym i w którym powinny dzieci tam nie być. Więc niech pan nie robi z siebie świętszego od papieża, że to wolno, że to nie wolno i niech pan nam tutaj nie mówi. Niech pan nie mówi, że pan rozmawiał z panem Rosiakiem, bo może pan nie rozmawiać, tylko niech pan zrobi to, co do wójta należy. Konkretną rozmowę przeprowadzi albo zleci przeprowadzenie i podpisanie wstępnego porozumienia na kupno tego lokalu. Bo takim cudem, że panowie sobie rozmawiają, no to tak jak pana sprawozdania wyglądają, pan był. Ale co z tego, że pan tam był, jak pan nic nie osiągnął albo pan nic nie zrobił? Ja przypominam panu, że jako przedstawiciel Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego było w tamtym tygodniu. Panie przewodniczący, to trzeba wiedzieć wszystko, to trzeba zdawać sobie sprawy z tego, co pan wójt mówi i co pan wójt przedstawia nam i myśli, że ma przed sobą bandę głupków. Bo to jest niepoważne, co pan wójt wyrabia. Wmawia nam, wmawia społeczeństwu, wmawia ludziom. Ja mogę być radnym, nie muszę. Ale pan wójt chyba musi być wójtem, bo to, co on wyrabia, przechodzi ludzkie i boskie pojęcie. Dla mnie robi
złą i krecią robotę. Dziękuję. Pani Agata, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam zwrócić uwagę na inicjatywę społeczną. Tak naprawdę jest bardzo ciężko wskrzesić taką inicjatywę. Bardzo fajnie, że na tym osiedlu taka powstała. I ci ludzie najlepiej wiedzą, co im jest potrzebne. Budżet gminy to jest budżet składający się z podatków nas wszystkich, między innymi z podatków też tych mieszkańców. W związku z czym, jeżeli oni uważają, że taki obiekt jest im potrzebny na tym terenie i jest gro chętnych ludzi, którzy będą pracować przy tym, uważam, że jak najbardziej powinniście Państwo poprzeć tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Pani Agato, myśmy to poparli. Myśmy to już dawno poparli. Także Pani zwróci się z tymi słowami do Pana Wójta, żeby wypełnił wolę mieszkańców. Bo my reprezentujemy mieszkańców. My jesteśmy mieszkańcami, a radnymi przy okazji. Pan Tomasz. Dzień dobry Państwu. Mam jedną odpowiedź, a dwa zapytania. Odpowiedź moja jest taka, że na pewno jest potrzebny ten lokal za obwodnicą, bo tam w zasadzie nic nie ma. A dwa zapytania, to pierwsze mam do Urzędu Gminy. Po prostu kupujemy 60-metrowy lokal, ale nikt nam nie powiedział, ile jest metrów na użytkowanie, ile jest metrów socjalnych, ile jest metrów na zaplecza, żebyśmy mieli jakiś pogląd. No i oczywiście drugie pytanie moje do Państwa, co przyszły tutaj Panie. Czy macie już jakieś umowy podpisane z Urzędem Gminy, że Panie będziecie w tym lokalu pracowały? Bo my cały czas mówimy, położymy płytki, my zrobimy to, ale czy Wam ktoś obiecał, że będziecie pracowały w tym lokalu? No to o czym my tutaj rozmawiamy? Społecznie? Społecznie? Dobrze, ja nie widziałem jeszcze takich ludzi społecznych. Dziękuję. Jest taki, panie Tomaszu, moment. Proszę Państwa, kończymy dyskusję. Proszę Państwa, kończymy dyskusję w tym temacie. Panie Tomku, pan porozmawia tutaj z naszym kolegą. Moment. Ale ja chciałem odpowiedź, bo ja chciałem zadać pytanie. Dobrze, zaraz pan usłyszy odpowiedź. Jedną odpowiedź już pan usłyszał od pań, drugą zaraz przedstawiciel gminy panu udzieli, a ja tylko powiem panu, żeby pan porozmawiał przykładowo z panem sołtysem z Janówka, bo pamiętacie państwo, rok temu zakupywaliśmy tam działkę pod potrzeby też właśnie dokładnie takie same i praca i zaangażowanie mieszkańców, jakie włożyli w ten teren, no przerosło moje oczekiwania, te zaangażowania. Także sądzę, że panie zrobią dokładnie to samo, co mieszkańcy innej części gminy i społecznie dołożą się do tego, żeby to miało swój klimat, swój urok, żeby to było ich, nasze, wspólne. Panie Wójcie, proszę o udzielenie odpowiedzi panu Tomaszowi. I zaraz poproszę panią. Panie Tomaszu, no tam, tak jak pani już przedstawiała, kilka metrów na toaletę i kilka metrów na, no, odejdzie na... Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo panią proszę, zapraszamy do mównicy i prosimy o przedstawienie się. Dzień dobry Państwu, Monika Ptasińska. Odnośnie lokalu i miejsca socjalnego, to ile mi wiadomo i było już mówione na spotkaniach, a byłam na kilku spotkaniach z Państwem, mimo ciąży, przez cały okres ciąży nic się nie wydarzyło, teraz mam malutkie dziecko i tak tu jestem, będę walczyć o mieszkańców, o nasze dzieci i o to, żeby coś się tam zadziało. To jest 63 metry, 2,8 to jest miejsce na toaletę. Potrzebna jest ewentualnie szafka, tak, na ubranie jakieś wierzchnie, która dużo miejsca nie zajmuje. Jeśli chodzi o wyposażenie, tak jak pan wójt mówi, ile to pieniędzy potrzeba, my na tą chwilę już zorganizowaliśmy i jesteśmy w stanie przeznaczyć jakąś część glazury,
farby i ludzi, którzy ewentualnie mogą to zrobić. Chyba że wolontariat nie istnieje. Albo trzeba mieć jakiś przepis na to, proszę Państwa, żeby nam na to zezwolić, żebyśmy robili coś za darmo dla nas, dla społeczeństwa, dla naszych dzieci. Duża część dzieci nie dostała się na lato w mieście. I co teraz z tymi dziećmi mamy robić? Jak co roku, częściowo te dzieci bawią się z nami na osiedlu. Między innymi pani Kasia i inne mamy, w tym roku ja, postaram się dołączyć, żeby te dzieci mogły coś robić, miały czas, mogły zostać z osobami, które w jakiś sposób mogą się nimi zaopiekować. Nie mówię to o malutkich dzieciach, tylko takie dzieci, które chodzą już do szkoły i mogą rodzice zostawić je same w domu, tak? Druga sprawa to jest to, że mam wrażenie, że się z nas żartuje. Przez te wszystkie spotkania, na które tutaj chodziliśmy, nie ustaliliśmy tak naprawdę nic, oprócz rady, przepraszam Państwa, tak? Która się zaangażowała, która słucha. Mam wrażenie, że pan wójt w ogóle nie słucha, co my mówimy. Pan wójt też ma dzieci. Czy pan wójt chciałby, żeby jego dzieci przebywały na upale, w gorąc, na polu, które jest nieuzbrojone, w kontenerach? Bo ja się na to nie godzę, żeby moje dziecko w takim kontenerze przebywało. Druga sprawa, kiedy to będzie? Moja córeczka w tej chwili ma 7 lat. Przez te 7 lat nie zadziało się nic. Płacę tu podatki, rozliczam się z urzędem, a moje dziecko, panie wójcie, chodzi do szkoły w Warszawie. Nie tutaj, bo tutaj mamy 3 zmiany, pierwszoklasiści. 3 zmiany będą, no może teraz 2, tak, bo część ludzi zabiera dzieci ze sobą do pracy, do Warszawy, a mimo wszystko rozliczamy się tutaj. A do szkoły moje dziecko i do przedszkola chodziło w Warszawie, bo nie ma tutaj możliwości, tak? Ja wiem, że ma pan mnóstwo decyzji do podjęcia, bardzo ważnych, istotnych i budżetowych i innych. Ale skoro my wychodzimy z ogromną prośbą, walczymy o to przez kilkanaście lat, a przez ostatnie 2 naprawdę wiele ludzi poświęciło swój prywatny czas i chcemy pomóc. I robimy do tej pory dużo rzeczy, o których nie mówimy tu na Radzie. Zajmujemy się dziećmi, są różne pikniki, organizacje takie sąsiedzkie, tak? Chcemy po prostu pomocy, nie chcemy niemożliwego. Chcemy spojrzenia na nas z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy pieniędzy. My jesteśmy ludźmi, my też te pieniążki tutaj wnosimy, tak? Bardzo dziękuję Państwu wszystkim za zaangażowanie, za wysłuchanie nas i liczę na to, że w tej sprawie będzie finał końcowy z korzyścią dla dzieci, dla nas wszystkich. Bo tak jak Państwo powiedzieli, nie tylko Państwo, a w efekcie w drugiej kolejności są radnymi, ale przede wszystkim mieszkańcami, tak? Jesteśmy wszyscy na tym samym jakby tutaj poziomie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończąc już temat, panie wójcie, pan sobie przypomni swoje młodsze lata, jak pan sam działał w wolontariacie, jak pan sam zabiegał o mieszkańców, jak pan sam przychodził na sesję rady, na komisję i chciał pan dla mieszkańców wtedy coś zrobić, mieszkańcy panu zaufali. Dzisiaj pan jest po drugiej stronie barykady i mieszkańcy przychodzą do pana. Proszą, po prostu proszą. To nie są pańskie pieniądze, to są ich pieniądze, nasze pieniądze. Pan tylko ma podpisać akt notarialny. To są nasze pieniądze i prosimy o jej racjonalne spożytkowanie i przypomnienie sobie młodych, radosnych i pięknych lat swojego życia. Ogłaszam 5 minut przerwy.